Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Mamy tutaj oczywiście ulepszoną nagrodę w lidze 6. No i chyba klasycznie wybierzemy sobie opcję drugą. Będziemy mieli tutaj 6 niewymiennych paczek. No i zobaczymy, czy wpadnie coś ciekawego. No więc przechodzimy już do sklepu. No i zobaczmy, mamy kilka ciekawych kart specjalnych. Mamy oczywiście event związany z przyszłymi gwiazdami. No więc zobaczymy, czy pojawi się jakaś karta specjalna. Może na początku złota paczka piłkarzy Prime. Ok, zobaczmy, co tu będzie. Ok, jest to Sangara, więc tutaj zaczynamy dosyć słabo. O, ale jeszcze jest inform, jest całkiem spoko. Taki inform na pewno przyda się w SBC. Mamy jeszcze 4 duplikaty. Akurat są one niewymienne, więc wyślemy je do szybkiej sprzedaży. No i przechodzimy do kolejnej paczki. Może teraz otworzymy sobie paczkę z piłkarzem 82+. Zobaczmy, jest kartę Future Stars. Kto to będzie? Okej, jest to ten boczny obrońca z Ligi Włoskiej, Singo. No w sumie nawet całkiem ciekawa karta. No bardzo fajnie, mamy przyszłą gwiazdę. No nawet całkiem ciekawe statystyki, chociaż na prawej obronie mam innego piłkarza, którego zrobiłem ostatnio w SBC. No, ale może się taki zawodnik przydać do jakichś wyzwań związanych z Serie A. Teraz też nie mam zbyt dużo piłkarzy z Ligi Włoskiej w moim składzie. No ale okej, przechodzimy teraz do kolejnej paczki. No i zobaczmy, co będzie tutaj. Jest piłkarz z Urugwaju. No i jest to Coates. Teraz możemy przejść do kolejnej paczki, może teraz znowu paczka 82+. Zobaczmy, czy znowu będzie piłkarz Future Stars. Ok, tym razem złota karta, piłkarz z Włoch i jest to Bonucci. No i zostały nam jeszcze dwie paczki do tworzenia. Może najpierw złota paczka ekonomiczna premium. Zobaczmy, jest złoty piłkarz z Francji, napastnik, ale to nie jest Mbappe, jest to Giri. Karta oswiedla na 79. Ok, mamy też całkiem ciekawe stroje specji. Mamy też taką piłkę. I jeszcze dwa duplikaty, więc zobaczmy, czy są one wymienne. No i przed nami ostatnia paczka, zobaczymy, co będzie tutaj. Ok, zawodnik z Urugwaju, środkowy obrońca i tym razem jest to Araujo. Akurat nie pamiętam, czy posiadamy tego piłkarza, czy nie. Zaraz zobaczymy. Ok, posiadam, bo jest on duplikatem. No ale tę kartę mogę sobie zostawić i sobie użyję później w SBC. Dobrze, przejdziemy do mojego składu. Jak widzicie, wygląda on następująco. Dokonałem w nim kilku wzmocnień względem poprzedniego odcinka. A mianowicie zrobiłem SBC o Wandersona na prawą obronę. No i powiem wam, że bardzo fajnie się spisuje Brazylijczyk z Monaco. I zrobimy jeszcze SBC o kartę Flashback Walcotta. Też naprawdę bardzo fajnie się spisuje na skrzydło. I tutaj jeszcze możemy dać kontrakty dla Gravenbercha. No i jeszcze, jak widzicie, na ławce rezerwowych znajduje się Cristiano Ronaldo, którego trafiłem w paczce z 20 piłkarzami 84+. No i jest on całkiem solidnym zmiennikiem. No, w meczu gra formacja 4-2-3-1, w pomocy gra Park oraz Gravenberch, na lewym skrzydle Mane, prawe skrzydło Walcott, Espoo Mares, no i na napadzie Gareth Bale. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.